tego źródła wypływa w ciągu sekundy 180 litrów wody o temperaturze około 100 stopni. Źródło służy mieszkańcom miejscowości położonych nawet w odległości 64 km do ogrzewania domów. Ogrzewa także położoną w pobliżu szklarnię. Reykholt mieszkał w Snorri Sturluson, którego Norwegowie szczególnie cenią za dzieło Historia królów norweskich, które ocaliło od zapomnienia całe stulecia historii Norwegii. Snorri został zamordowany z rozkazu króla Norwegii w 1241 roku. Jego domostwa już nie ma, ale zachowała się cieplicowa sadzawka, w której zażywał kąpieli. Znad sadzawki do domu prowadził tunel, teraz częściowo odnowiony. W Reykholt jest pomnik Snorriego, wykonany przez słynnego norweskiego rzeźbiarza Vigelanda. Wodospad lawy to ponad 100 niewielkich kaskad wypływających wprost ze skał wąwozu do rzeki Kwita na długości około 700 metrów. Woda pochodzi z położonych wyżej partii tej samej rzeki i przesączając się przez porowatą lawę spływa do rzeki na powrót. Dzięki przesączaniu się przez lawę woda utrzymuje stałą temperaturę 3,5 stopnia i wodospad ten nie zamarza nawet w zimie. Kilkadziesiąt metrów powyżej jest wodospad dzieci. Według opowieści w pobliskim gospodarstwie mieszkała wdowa z dwójką dorastających chłopców. Pewnej wigilii poszła na pasterkę, ale ponieważ długo nie wracała, chłopcy wyszli jej naprzeciw. Gdy kobieta wróciła do domu, nie było w nim nikogo, a odciśnięte w śniegu ślady stóp urywały się na kamiennym łuku nad wodospadem. Od tego czasu wodospad jest nazywany wodospadem dzieci.